Do świąt jeszcze trochę czasu, ale miasta już przygotowują atrakcje dla mieszkańców. Na razie najbardziej zaawansowane prace nad jarmarkiem prowadzą Katowice. Specjalna kolejka, ekspres polarny, który będzie woził dzieci, będzie karuzela, będzie koło młyna, które w ubiegłym roku rzeczywiście cieszyło się ogromną popularnością wśród mieszkańców Katowic. Taką tegoroczną, wyjątkową atrakcją będzie mini park świateł. Niektórzy mogą być zdziwieni, że miasto z jednej strony wprowadza oszczędności w postaci wygaszania oświetlenia ulic, budynków, kościołów czy pomników, a z drugiej strony przygotowuje świetlne atrakcje. Zorganizowany był konkurs i na kilka lat został wybrany organizator tego jarmarku, w związku z czym to nie jest tak, że my możemy z dnia na dzień podjąć decyzję o tym, że takiego jarmarku nie organizujemy. Organizujemy go w związku z tym, dużą wagę przywiązujemy do tego, jak wyglądają kwestie zużycia energii elektrycznej. Katowice zrezygnowały z wypożyczenia instalacji świątecznych od firm zewnętrznych. Inne miasta mają podobne podejście. Nie chcemy rezygnować z takich elementów jak na przykład oświetlenie świąteczne. Ono pojawi się w Bytomiu tradycyjnie na początku grudnia. Niemniej jednak będzie go mniej niż planowaliśmy w pierwszej kolejności. Chcielibyśmy, żeby tradycyjna choinka stanęła na rynku i żeby stanęły też choinki w dzielnicach. Święta będą też w niektórych miastach krótsze. Jarmark bożonarodzeniowy w Chorzowie odbywa się co roku. Mieszkańcy są do niego tak dosyć mocno przyzwyczajeni. Dlatego w tym roku też odbędzie się on. Nie będzie za bardzo ograniczony, ale będzie trwać tylko 3 dni. Będzie po prostu krótszy. Już pandemia przyzwyczaiła miasta do oszczędzania. Teraz muszą wrócić do zaciskania pasa, choć święta się z tym nie kojarzą. Nie wszędzie też będzie te oszczędności widać, bo na katowickim rynku jarmark zacznie się już 18 listopada i potrwa prawie 2 miesiące.